Dzień dobry, witam na portalu Radomsko24, Irek Staszczyk, witam Państwa. Witam dzisiaj moich gości, a są nimi pani Beata i Wojciech Sadlikowie. Witam serdecznie. Przedstawiciele rodziny zastępczej niezawodowej, tak? Tak. Moi drodzy, pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, bo jakby nie było, kilka lat temu w powiecie radomszczańskim było ponad 160 rodzin zastępczych. Dzisiaj się ta liczba kurczy, jest około 120 i nic nie wskazuje na to, żeby było ich więcej. Jak myślicie, co jest tego powodem? Na pewno częściowo może pandemia, może tych szkoleń było mniej. Ta trudna sytuacja może nawet, nie? Tak, u nas też to szkolenie trochę się przez tą pandemię właśnie przedłużało. Tak, bo właściwie moglibyśmy je skończyć w 3 miesiące, a właśnie przez pandemię ono właściwie prawie pół roku, tak? Nawet dłużej, bo nawet tam nie była przerwa tam parę miesięcy. To w takim razie powiedzcie mi, co... Czy u Was taka decyzja, jak długo u Was taka decyzja się rodziła, żeby zostać rodziną zastępczą? Bo wbrew pozorom, no to jest bardzo duża odpowiedzialność chyba, prawda? Nie, myślę, że my wiedzieliśmy o tym, że chcemy być tą rodziną zastępczą jeszcze przed ślubem. Czyli tak naprawdę jak się tylko poznaliśmy to i zaczynaliśmy rozmawiać o tym, że chcemy być rodziną i jaką tą rodzinę chcemy tworzyć, to już wtedy okazało się, że oboje chcielibyśmy mieć dzieci, ale też nie tylko swoje biologiczne, ale też takie dzieci, które z różnych powodów niestety swojej mamy czy ze swojego taty na chwilę obecną nie mają, nie mogą z nimi mieszkać. Więc no, chcieliśmy po prostu pomóc, chcieliśmy takiemu dziecku dać dom. To jest, bo bardzo często ktoś mówi tak, no dobrze, ja wezmę pod swój dach, no to jest mały, obcy człowiek, prawda? Nie wiadomo jak zareaguje, to jest jedna sprawa, nie wiadomo w jaki sposób przekazać mu te najlepsze wartości, czy on z tego skorzysta, czy nie będzie z tego więcej problemów, bo no tu trzeba postawić się w tej sytuacji, że to jest bardzo duża niewiadoma. Tak. Duża niewiadoma, duża odpowiedzialność też. No często nie wiemy jaki jest przeszłość dziecka, jaka jest przeszłość rodziców, ale myślę, że po prostu, nie wiem, chcemy pomóc i dla nas to było najważniejsze, tym się kierowaliśmy. Czy mieliście jakieś na samym początku, bo tak jak pani powiedziała, że no już to byliście zdecydowani nawet przed ślubem, że taki plan w swoim życiu sobie zbudowaliście, ale czy były też takie pewne jakby zawahania, czy nie? Zawahania nie, ja bym to bardziej nazwała obawy, takie czy jak będą te pierwsze dni wyglądać, czy sobie poradzimy, jak odnajdziemy się w roli tych rodziców zastępczych, no bo jak zostaje się rodziną, znaczy rodzicami, nie wiem, to są hormony, są różne jakby takie biologiczne pomoce, mogłabym to nazwać, no i nie wiedzieliśmy jak się odnajdziemy, czy ta miłość jakoś przyjdzie od razu też do tych dzieci zastępczych. No i też trochę taka obawa, no bo wiadomo, że te dzieci często właśnie pochodzą z trudnych rodzin. Mogą być też obarczone pewnymi problemami, czy to zdrowotnymi, czy takiej natury właśnie bardziej traumy. Więc jakieś tam obawy były, ale chyba to nie sprawiało, że nie chcieliśmy, tylko po prostu zdawaliśmy sobie sprawę. Padają jeszcze takie stwierdzenia, no bo jest okres kwalifikacyjny, prawda? Czyli to szkolenie, o którym już wcześniej wspominaliście. Czy naprawdę to są trudne, nie wiem, czy użyję dobrego słowa, zajęcia? Czy one w pewnym stopniu mogą odstraszyć potencjalne osoby, które chcą wejść na tą drogę rodziny zastępczej, czy nie? Czy to po prostu... Myślę, że tak. Myślę, że nawet jednym z celów może być pewna właśnie próba odstraszenia potencjalnych kandydatów. Po pierwsze, no pewnie nie wszyscy wiedzą, na co się piszą tak naprawdę na początku. Co Was zaskoczyło na przykład w takiej kwalifikacji? Co nas zaskoczyło? Bardzo dużo było wywiadów psychologicznych. A bardzo dużo, właściwie parę godzin to było rozmów z psychologiem, były różne testy na to, czy nadajemy się, czy, no, czy spełniamy wymagania. A powiedzcie mi, czy też nie ma czasem teraz takich obaw w obecnej sytuacji, którą teraz mamy, bo i inflacja i trudne czasy, tak to trzeba określić. Czy nie ma takiej obawy wśród tych przyszłych rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, że no,
tu szkolenia, wszystko ładnie, pięknie, ale przyjdzie moment, że zostaną oni sami z tymi problemami, bo to nie tylko wychowanie, to również problemy mogą być zdrowotne takiego dziecka. Jak to wygląda w waszym przypadku? Na pewno. No, nasza historia jest bardzo pozytywna, bo na razie z naszym podopiecznym nie mamy żadnych problemów. To jest duże dziecko, małe, że dobytą tylko? Nie, to tylko? Jest roczne. Mhm. Ale wcześniej też mieliście już, tak? Nie, czy nie? Jesteśmy świeżą rodziną zastępczą. Świeżą. Zostaliśmy tą rodziną w czerwcu, więc właściwie od 4 miesięcy, 4,5 miesiąca jesteśmy. Przez okres wakacji, przez 2 miesiące mieliśmy pod opieką 3 dzieci, a w tym bliźniaków 4-letnich. Tak, i wtedy tak. Pełniliśmy funkcję rodziny zastępczej, pomocowej. A teraz tak. Rodziny zastępczej, niezawodowej. Generalnie, jeśli chodzi o taką pomoc, którą na pewno, jeśli chodzi o te ciężkie czasy, tak. No to jest pomoc finansowa, a my jako rodzina niezawodowa dostajemy 500+, jak na każde dziecko, plus trochę ponad 1000 zł, nie pamiętam chyba. Na miesiąc. Tak, na miesiąc z PCPR-u. Oprócz tego, jakby ktoś chciał zostać też rodziną zastępczą, jest opcja zostania rodziną zastępczą zawodową. I teraz też... To jest 2200 zł, a od nowego roku ma być chyba 4100. Właśnie, to ma, co ma się zwiększyć, prawda? I tu jest też właśnie nieraz taki zarzut, jeżeli ktoś się decyduje na zostanie rodzicem zastępczym, bo ktoś, kto z boku obserwuje, to pomyśli, no tak, ale on dostanie 4100 zł. To nierzadko takich pieniędzy nie można zarobić. Ale bardzo często nie zdaje sobie sprawy, że podejmując się właśnie zostać rodzicem zastępczym, on musi zrezygnować nawet z pracy zawodowej. Dokładnie, to już jest po prostu praca. To jest praca na etat i ten etat wynosi 24 godziny, 7 dni w tygodniu. No jakby nie kończy się pracy, nie wraca się do domu, tylko te dzieci są ciągle i trzeba się nimi opiekować także w nocy. To opieka, to odpowiedzialność, to również pokładanie nadziei i robienie wszystkiego, żeby wychować go na dobrego, mądrego człowieka. Nie daj Boże, gdy na przykład zdarzy się, że takie dzieci są też obarczone różnymi chorobami. Dokładnie, tak. Czyli dochodzą do tego wizyty u specjalistów, u lekarzy. Tak, najczęstszymi takimi chorobami jest FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, albo RAD, czyli zespół zaburzenia więzi. Tak. Czyli rozumiem, widzę, że bardzo dobrze jesteście zorientowani, czyli tą wiedzę musieliście zgłębić, żebyście nie byli czymś zaskoczeni, prawda? Tak, no między innymi właśnie tego typu rzeczy były nam powiedziane na tym kursie kwalifikacyjnym, a też doczytywaliśmy. Więc tak. A powiedzcie mi, jeżeli teraz ktoś nas ogląda i słucha, potencjalne osoby, które zastanawiają się, jeszcze między sobą dyskutują małżeństwa, czy podjąć się takiego wyzwania w swoim życiu, czy nie, co byście im podpowiedzieli? Na co powinni zwrócić uwagę? Najbardziej takim dobrym symptomem to jest kierowanie się chyba z sercem, prawda, uczuciem do danego dziecka, a co byście chcieli im jeszcze przekazać? Ja bym powiedziała tak, szczera rozmowa ze sobą nawzajem, bo to musi być decyzja całej rodziny, nie? Jeśli się, może to być osoba samotna, ale jeżeli jest partner, jeżeli jest mąż, to ważne, żeby to przedyskutować, podjąć tą decyzję wspólnie, ale porozmawiać też z całą rodziną. No właśnie, tu chciałem zadać to pytanie, czy to jest tylko rozmowa między małżonkami, czy lepiej, że ta rozmowa będzie miała większe ramy, czyli na przykład rodzice jednej strony i drugiej, czy nawet dziadkowie w dużym gronie to przedyskutować, bo nie tylko takie obowiązki mogą spaść, tak jak w waszym przypadku, tylko na was, ale są różne sytuacje życiowe, że trzeba będzie poprosić o pomoc dalszą rodzinę, prawda? Dokładnie, tak. Ja myślę, że im szersze grono, tym lepsze przygotowanie. I większa dyskusja, rozmowy i nie bać się tych rozmów i nawet tych chyba trudnych pytań też, bo takie pytania też mogą się zdarzyć, no, też prawda? Mogą przygotować takie trudne pytania, no bo powiedzmy sobie szczerze, no to na pewno nie jest łatwa rzecz do zrobienia, więc jeśli padają trudne pytania, no to dobrze sobie odpowiedzieć na nie. Bo to nie jest rzecz, to jest człowiek, prawda? Tak. Czyli tu trzeba się głęboko zastanowić, żeby później takiemu małemu dziecku, małemu takiemu człowiekowi nie zrobić krzywdy. To jest odpowiedzialność jakby do końca jego życia tak naprawdę, czy rodziców. Nie można od tak powiedzieć, że no już sobie nie dajemy rady, jest to dla nas za dużo, jakby rezygnujemy.
Czy na wszystkie pytania, które was nurtowały, już pomijając te wzajemne rozmowy, ale czy na takie wszystkie pytania również otrzymaliście wyczerpujące informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jeżeli tylko chcieliście uzyskać je? Tak, myślę, że zostaliśmy dobrze przygotowani do pełnienia tej funkcji, że właściwie sami też sporo czytaliśmy jeszcze przed kursem, a już kurs tak rozwiał wszelkie wątpliwości, więc myślę, że rodziny zastępcze mogą faktycznie liczyć na pomoc i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właśnie jest po to, żeby wspierać te rodziny. Mamy też swoją panią koordynatorkę, która wspiera, po prostu jest obok takiej rodziny i pomaga w takim codziennym funkcjonowaniu. Jaka jest pomoc ze strony takiej właśnie kuratorki, ze strony takiego opiekuna? To jest taka osoba, która nas odwiedza, która informuje nas o szkoleniach, o wydarzeniach, które są w powiecie. To jest osoba, która zna sytuację i wie na przykład, jak napisać pismo do sądu, czyli może wspomóc w takich formalnych kwestiach. Czy wy w przypadku teraz tego dziecka, które jest pod waszą opieką, znacie rodziców biologicznych tego dziecka, czy nie? Nie poznaliśmy ich. Nie poznaliście ich? A gdyby była taka sytuacja, że ci rodzice chcieliby poznać was, czy chcielibyście się zgodzić na to, czy nie? Z tego co wiem, to nie z tatą nie, ponieważ jest zakaz zbliżania się sądowy do dziecka. Natomiast z mamą biologiczną jak najbardziej, jeżeli tylko by chciała odwiedzić swojego syna, no to naszym obowiązkiem jest... Bo ona się zrzekła praw rodzicielskich? To jest tak można nie, powiedzieć? Na razie nie. Jeśli by się zrzekła praw rodzicielskich, to dziecko mogłoby trafić do adopcji. No a właśnie częstym problemem, tak myślimy w ogóle w systemie, jest to, że te dzieci za późno trochę trafią do adopcji, że one są przynajmniej według nas trochę za długo w chodzi o bieg? Pieczy. Chodzi o dawanie szans. Takie jakby sądy w Polsce dają nieskończoną ilość szans na poprawę dla rodziców biologicznych, a tymczasem dzieci robią się coraz starsze i tak. No właśnie, to dziecko jest wtedy tak przerzucane, prawda? Na pewien okres wraca. Im starsze, tym mniej osób po prostu jest chętnych do adopcji, no bo wszyscy chcą adoptować maluchy. Czasami dziecko po kilka razy nawet potrafi wrócić do rodziców biologicznych i z powrotem do rodziny zastępczej tej lub innej, no bo już ta rodzina... Czyli to jest bardzo ważna uwaga, którą wydaje mi się, że powinni się wsłuchać i wszyscy, którzy w pewnym stopniu o tym decydują, to o czym teraz mówicie, że w pewnym stopniu prawo w Polsce jest za bardzo liberalne, jeżeli chodzi o właśnie takie żonglowanie tym dzieckiem. Ktoś przyjdzie i powie na słowo, że na pewno się już poprawi, to dziecko wraca, ale coraz większą w tym momencie przeżywa traumę, jeżeli znów musi trafić do rodziny zastępczej. Tak. W ogóle mamy wrażenie, że rodzice często mają dużo większe prawa, mimo tego, że z jakichś powodów te dzieci są odbierane. Nie mówię, że w każdym wypadku to odebranie powiedzmy jest z powodu, że tam rodzice faktycznie zaniedbują. Na przykład nadużywanie alkoholu czy innych rzeczy, ale to również sprawy losowe, prawda? Tak, ale czasami tak jest i właśnie ci rodzice mimo wciąż dostają dużo szans, wciąż mogą oni decydować o jakichś zdrowotnych aspektach dziecka, szkolnych i to jest, no myślę, że to jest ciężkie. Tak samo też odbieranie praw właśnie, tak jak mówiliśmy, trwa bardzo długo. To nie jest tak, że wiemy, że rodzice już nie opiekują się tak. U nas przez prawie pół roku nie mieliśmy ani jednego kontaktu ze strony rodziców tak naprawdę. No więc moim zdaniem, jeśli rodzic się nie interesuje przez pół roku dzieckiem, to co się musi stać, żeby on po prostu zmienił to swoje postępowanie? Bo to jest osoba dorosła, osoba myśląca, osoba, która podejmuje pewne decyzje. To jest niewyobrażalne, prawda? Nie zainteresować się przez pół roku swoim dzieckiem. Mi się wydaje, że to już mogłaby być podstawa, żeby zacząć przynajmniej procedurę, żeby sprawdzić, czy to dziecko nie może pójść do adopcji, zwłaszcza, że jest bardzo dużo osób, które chciałyby adoptować, zwłaszcza takie małe dzieci, a tych dzieci właśnie... Przez to też często, że te prawa są odbierane trochę za późno, właśnie jest mało. To jest bardzo ważne i ciekawy głos w dyskusji, powiem szczerze, to co teraz powiedzieliście i to powinno być brane pod uwagę, ale niestety takie mamy czasy, takie mamy prawo, a nie inne, które może powinno kiedyś być zmienione. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że zgodziliście się, za to, że wzięliście udział w tej rozmowie.
i życzę wszystkiego dobrego. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Był to kolejny program W Temacie na portalu Radomsko24. Jak zawsze przypomnę, tylko poniedziałek, środa i piątek 19:45. Do usłyszenia i do zobaczenia.